Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, często zadajecie pytanie, w jaki sposób można kupić moje produkty? Otóż no jest kilka możliwości. Wszystko zależy od tego, czy prowadzicie działalność gospodarczą i kupujecie na firmę, czy też możecie sprawiać, czy możecie grać rolę takiego importera, czyli importujecie płytki typu przykładowo salon, firma budowlana, firma wykończeniowa. Która jest zarejestrowana, płaci podatki, ma swój numer NIP, europejski NIP i tak dalej, i tak dalej. Czy klient prywatny, indywidualny? W przypadku klienta indywidualnego, prywatnego, oczywiście mm, kierujecie się, co jest najwygodniejszą formą, według mnie, kierujecie się do dystrybutora, którego na przykład wam wskaże, bo jest najbliżej waszego miejsca zamieszkania, więc idziecie do takiego dystrybutora, ten dystrybutor was obsługuje. Ten dystrybutor zajmuje się wtedy transportem, e, całymi tymi kwestiami przewozowymi i tak dalej, tak dalej. Praktycznie o nic nie musicie się martwić. Macie wszystko załatwione bezpośrednio w jednym miejscu. E, uszkodzenia jakieś ewentualnie podczas transportu, pęknięte płytki, tego typu rzeczy. To jest wszystko na głowie, e, można powiedzieć, dystrybutora, czyli importera tego produktu do Polski. Wy macie święty spokój. I to jest najprostsza forma, jeżeli chodzi o zakup moich produktów. Oczywiście mówimy tutaj e, ceramika, materiały wykończeniowe do wnętrz, płytki ceramiczne, sanitariaty, tego typu rzeczy, ponieważ no jeszcze są inne produkty, których wysyłka jest, odbyła się troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, no to wtedy wysyłacie zamówienie? To zamówienie jest realizowane, organizujecie transport, odbieracie towar z magazynu we Włoszech i wasz przewoźnik przywozi wam towar na miejsce tam, gdzie będzie wykorzystany. To już ustalacie bezpośrednio. My jako ceramika, jako, jako producent, bez względu na to, czy to płytki, czy sendariaty, czy innego typu rzeczy, nie e, organizujemy transportu. Jesteśmy firmą przewozową. My produkujemy dany produkt, czy to będą płytki, czy sanitariaty. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o jakichś małych rzeczach, e, które są pakowane w jakieś małe kartoniki, typu jakieś akcesoria, jakieś wykończenia, e, tego typu rzeczy, można to przesłać kurierem jak najbardziej, nie ma, nie, ma, nie ma problemu. Natomiast wszystkie koszty z tym związane, o ile nie jest inaczej wycenione podczas oferty, leżą po stronie kupującego. Zawsze. E, inną opcją zakupu towaru jest przyjechać do Włoch. Przyjechać do Włoch, tak robią niektórzy klienci, którzy mają jakieś specjalne, powiedzmy sobie, zapotrzebowanie na produkty. E, wtedy oczywiście nie tylko skupiamy się na płytkach, skupiamy się na tym, aby to mieszkanie było w pełni wykończone. Wtedy e, w grę wchodzą takie rzeczy jak płytki ceramiczne, sanitariaty, Oczywiście meble do tego, meble do każdego pokoju, i tutaj można powiedzieć, że jest rezerwowany termin mniej więcej 3-4 dni, w zależności ile rzeczy musimy ogarnąć. Ja rezerwuję takim klientom oczywiście hotel w pobliżu i wtedy razem, że tak powiem, jeździmy po odpowiednich moich punktach, moich partnerach handlowych, gdzie klienci, już wcześniej praktycznie wiedząc, czego mniej więcej chcą, czego mogą się spodziewać, tego typu produkty mogą zobaczyć na żywo. Te produkty później są wyceniane, no i później pozostaje kwestia też ustalenia transportu, bo tak jak powiedziałem, żaden z producentów nie zajmuje się kwestią transportową do Polski, ale takie rzeczy możemy oczywiście ogarnąć. Bez większego problemu. Jest wielu przewoźników, wiele firm przewozowych, które wożą towar do Polski, więc to nie jest żaden problem, aby tego typu zamówienie zrealizować. Zresztą, tak jak już wspomniałem, są klienci, którzy przyjeżdżają do Włoch, są ci klienci, którzy dedykują te 3-4 dni na to, abyśmy wspólnie mogli wybrać materiały wykończeniowe do ich domu. No i biorąc pod uwagę, że jest to z reguły wyższa półka produktów, są to produkty no droższe, bądźmy szczerzy tak, nikt nie przyjedzie do Włoch, żeby kupić płytki za 10 euro, czy też kupić sobie kanapę za 1000 euro. Mówimy tutaj o produktach, które często kosztują 10, 11, 15 tysięcy euro, nawet i 20, 30 jeżeli chodzi o meble, więc mówimy o produktach, które są no, uznane za luksusowe, z wyższej półki i tacy klienci właśnie często przyjeżdżają do Włoch, rezerwujemy wtedy sobie te cztery dni na wspólną pracę, więc wtedy też automatycznie dobierane są przewoźnicy, którzy tego rodzaju towaru nie uszkodzą. I taki klient po prostu realizuje swoje zamówienie tutaj na miejscu i ma w pełni wyposażone mieszkanie pełni, włącznie z farbami, złącznie z różnymi innymi rzeczami, z kolorami, e, z płytami gresowymi, tak zwanymi spiekami kwarcowymi. E, no full, komplet, tak? Więc, więc e, tego typu rzeczy. Kolejną e, możliwością e, zakupu i tu już mówię, nie tylko moich produktów, ale m, ogólnie płytek ceramicznych jest, e, ceramicznych ogólnie, Szanowni Państwo, gresy, nie gresy, płytki, glazura i tak dalej, to jest ceramika ogólnie Jak się mówi płytki ceramiczne, to ja na myśli mam i gresy i tak zwane spieki kwarcowe w Polsce, które są gresami i tego typu rzeczy. Więc jeżeli mówię o produktach ceramika i na przykład chcieliby Państwo wycenę jakiegoś produktu na rynku włoskim, a ja jestem w stanie Państwu tą wycenę zaoferować to mogę też Państwu taki produkt wycenić. Produkt ten jest wyceniany wtedy z dowozem do magazynu w Toruniu, ponieważ tutaj współpracuję z firmą, która jest takim moim bardzo dobrym dystrybutorem, który też realizuje właśnie takie indywidualne zamówienia, realizujemy wspólnie indywidualne zamówienia i wtedy tego typu towar trafia do magazynu do Torunia, z którego może być do Państwa wysłany lub mogą Państwo ten Towar sobie oczywiście odebrać indywidualnie w Toruniu, więc tutaj też taka dodatkowa, można powiedzieć, dodatkowe ułatwienie, że nie musicie się martwić o transport z Włoch, bo ten transport zostanie zrealizowany z Włoch do Polski. Oczywiście ten produkt będzie automatycznie droższy, ale macie jak gdyby mniej problemów związanych z tym, że sami nie musicie tego organizować. I co bardzo ważne jest w przypadku, gdy towar na przykład zostanie uszkodzony, no to się taki przewoźnik nie wywinie. No bo dobrze wiecie, jak na przykład działają kurierze. Ja nie chcę teraz tutaj w nikogo rzucać, ale mam taką, mam nam mam pewien problem, miałem, miałem, no mam nadal taki problem z pewną znaną firmą, która ma takie metalowe skrzynki. Yy, która praktycznie przez cały tydzień trzymała moją paczkę zablokowaną w zepsutej takiej, takiej budce, w tej skrzynce takiej metalowej. I oni uważają, że to jest OK, że nie należy mi się żadne odszkodowanie, żadne zadośćuczynienie, i dla nich to jest OK. No, dla mnie niekoniecznie tak, no bo mieć tydzień zablokowaną przesyłkę, która po 24 godzinach trafiła do tej skrzynki. Gryzę się w język, żeby nie powiedzieć nazwy, ale już pewnie się domyślili Państwo, więc coś jest nie tak. Więc, jeżeli macie na przykład zapotrzebowanie na jakiś produkt, sanitariaty, niesanitariaty, co tam jeszcze może być, zlewy, krany, cokolwiek by to nie było, płytki ceramiczne, szukacie czegoś, parkiet, drewno, zwłok, szukacie czegoś. To nie ma problemu, bo taką, e, takie zamówienie też może być zrealizowane przez właśnie mojego partnera z Torunia i e, macie praktycznie towar bezpośrednio w Polsce. To jest takie dosyć centralne miasto, więc można stamtąd wszędzie wysłać później towar dla klienta indywidualnego. Mhm. Inna opcja, no to inna opcja, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no to wiadomo, że tutaj e, sprzedaż wewnątrz wspólnotowa. No, wszystko jest rejestrowane wtedy bez podatku i e, jedyną kwestią jaką musi ogarnąć firma czy też dystrybutor, importer czy firma remontująca, która dokona zakupu to musi sobie ogarnąć transport i, i tak to mniej więcej wygląda. No chyba, że będziemy wszystko kierowali do magazynów w Toruniu, no to wtedy też to inaczej wygląda. Oczywiście wiążą się z tym jakieś tam opłaty, dopłaty, no bo no nikt nie będzie dla państwa wykonywał pracy za darmo. No niestety nie są to organizacje charytatywne, a wszystko ma też swoją cenę. Transport, przewóz, zamagazynowanie tego, przetrzymanie tego w magazynie, wózki widłowe, paliwo do tych wózków, czy to będzie prąd, czy, 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 czy ropa, czy cokolwiek innego, czy gaz, to zawsze jest to paliwo, więc no koszta zawsze są i to wszystko jest jakoś tam doliczane. I to w zasadzie wszystko. No, tak jak mówiłem, kwestia też przyjazdu do Włoch. Rezerwuję dla Państwa wtedy hotel, oczywiście to są rzeczy, które są opłacane przez Państwa. I poświęcony czas tutaj razem. O ile jeszcze będzie wolnego chwila, jakąś tam chwilę wolną, to sobie odwiedzimy Muzeum Ferrari. Możemy zobaczyć też jak robią sery, skosztować ocet balsamiczny i tego typu rzeczy, bo są to też produkty, które dostarczam do Polski i dlatego można sobie, możemy sobie odwiedzić jednego z moich partnerów handlowych tutaj z producentów, bo tutaj produkuje się na miejscu ocet balsamiczny, ocet balsamika di Modena, a w końcu to jest rejon Modena. Parmigiano Reggiano, tu za chwilę obok mamy Reggio, parmę, więc sery Parmigiano Reggiano, tego typu rzeczy, więc jest tu, jak się znajdzie zawsze wolny czas, to z wielką przyjemnością zawsze starał się pokazać coś więcej z tego regionu, z tego regionu, gdzie mamy no najlepszą kupnię na świecie, jakby nie patrzeć, restauracja francuskana w modenie Szef Bottura no to było nie było no, wielokrotnie uznane za najlepszą restaurację na świecie, więc no cóż, jest tu wiele ciekawostek, Ferrari, Lamborghini, Zonda, Maserati. Jest co odwiedzać, jeżeli znajdzie się chwila wolnego czasu, więc na przyjemności też czasami się zdarza właśnie że z klientami takimi, którzy przyjeżdżają do Włoch. Jak najbardziej wtedy się spotykamy i e wolnej chwili, kiedy już ogaraliśmy całe zamówienie, wszystko, mniej więcej wszystko wiemy co i jak, jesteśmy już spokojni, wtedy mamy czas na zabawę. Ok, mam nadzieję, że wyjaśniłem cały konkret, w jaki sposób można zamówić moje produkty i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o ceramikę, o rzeczy do domu, bo inną kwestią są, jeżeli na przykład mówimy o dział motorów, pojazdów, skuterów no to wiadomo, że to wszystko odbywa się na troszeczkę innej zasadach, inny rodzaj transportu, inny rodzaj przewozu, więc tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.